Hi, ich bin Minu. Cześć, jestem Ola. Und das ist Backstage, ein bilingualer Podcast über Künstlerinnen im Exil. To jest dwujęzyczny podcast pod tytułem Backstage, kilka dziewczyn i teatr. Cześć Luba. Cześć Olu. Witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję Ci, że się zgodziłaś wziąć udział w nagraniu. Zaczynam zawsze od takiego pytania i takiej prośby, czy mogłabyś się przedstawić po prostu? Hej, tak, jestem Luba Ilnicka, jestem dramaturzką, teatrołożką i krytyczką teatralną i dużo pracuję też jako kuratorka projektów teatralnych. Między innym pracuję na stale w Jam Factory Art Center we Lwowie, gdzie prowadzę program teatralny całego centrum artystycznego. A gdzie teraz jesteś? W tym momencie jestem w Szczecinie, gdzie jako dramaturżka pracuję przy spektaklu w Teatrze Współczesnym. Super. A co to za spektakl? Właśnie robię spektakl wspólnie z reżyserką Niną Chyżną, też z Ukrainy, z Charkowa. I robimy spektakl w ramach rezydencji Scena Nowe Sytuacje, która istnieje w Teatrze Współczesnym. I robimy spektakl o tym, że skończył się pokój w Europie, że w naszym wypadku dosłownie umiera. I robimy taką detektywną historię, w której badamy i szukamy, co doprowadziło do tego, że nie przetrwał niestety. Że nie przetrwał pokój, tak? Tak, że pokój nie przetrwał i dlaczego nie był wystarczająco może silny. No właśnie, co było nie tak z nim, że albo co doprowadziło, albo może były jakieś zbrodnie wobec niego zrobione, że niestety zmarł. Okej, okay. A jak pracujecie nad tekstem? Czy ten tekst piszecie na scenie? Czy to jest gotowy tekst? Jak to się odbywa? No, mieliśmy pierwszą sesję roboczą w kwietniu i przyjechaliśmy tutaj i pracowaliśmy z aktorami, aktorkami. Mamy tutaj super też ekipę z Teatru Współczesnego, ludzie, którzy tam pracują na stale. I prowadziliśmy różne też rozmowy, wiedzieliśmy, o czym chcemy tak ogólnie robić ten spektakl. Wiedzieliśmy, że nie chcemy robić spektakl, w którym opowiadamy perspektywę Ukraińców i Ukrainek o wojnie. Że w tym momencie, w tym miejscu nie chcemy robić taki spektakl, który jest oparty na historiach Ukrainek i Ukraińców. Jest dość dużo takich spektakli i są bardzo ważne i bardzo potrzebne i to jest bardzo ważna rzecz, żeby te głosy byli zarejestrowane i te opowieści były opowiedzone, ale w sytuacji, kiedy mieliśmy aktorów i aktorek, którzy są z Polski, nie są Ukraińkami, Ukraińcami, też nie chcieliśmy robić takiej sytuacji, w której oni odgrywają perspektywę ukraińską i jakiś pogląd na wojnę w Ukrainie, który idzie jakby ze strony Ukrainy. I chcieliśmy też zachować tą taką szczerość i prawdziwość sytuacji, że to są Polacy. I pytaliśmy siebie i razem rozmawialiśmy z ludźmi w teatrze. Chcieliśmy odwrócić troszeczkę tą perspektywę, odwrócić w inną stronę, bo my jako Ukraińcy, Ukrainki przez ostatnie od czasu, kiedy zaczęła się Wielka Wojna, cały czas jesteśmy pytani też bardzo ważne, że jesteśmy pytani, jak to się zaczęło dla was, jak się w tym czujecie, co się dzieje, jak wyobrażacie sobie swoją przyszłość, jak to może się skończyć. I chcieliśmy to odwrócić i zapytać ludzi tutaj, ludzi, którzy są po tej zachodniej stronie świata, po tej zachodniej stronie granicy, bezpiecznej stronie granicy, jak się czują z tym, że ta wojna jest tak blisko obok, czy czują zagrożenie, jak to było, jak się czuli, kiedy zaczęła się Wielka Wojna. Czy w ogóle zmieniło się ich życie i poczucie, czy zmienia się ta rzeczywistość, jak ludzie tutaj czują, czy jest jakaś zmiana? Bo my przyszliśmy z taką, bo nasza perspektywa jest taka, że dla nas w tym momencie, kiedy zaczęła się Wielka Wojna, jakaś ogromna przeszłość się skończyła i rzeczywistość zupełnie się przekształtowała. No i mieliśmy taki prawie
może 3 tygodnie, prawie miesiąc pracy takiej wstępnej, w której przez rozmowy, różne improwizacje, ale też pracę z treningową, z ciałem, bo reżyserka Nina Chyżna, ona bardzo dużo pracuje właśnie też jako choreografka i jako reżyserka, która pracuje z tekstami ruchowymi, cielesnymi, nie tylko z taką typową choreografią, czyli jakimś tańcem wystawionym, a tym, jak mówi ciało, nie tylko w sposób choreograficzny, taneczny, ale taki bardziej też ruchowy. I ten spektakl też widzieliśmy od samego początku, że będzie też oparty na ruchu mocno i na tym, że są momenty, kiedy brak nam słów na to, żeby opisać jakąś rzeczywistość albo opisać jakieś poczucia, i że użyjemy tutaj ciała i użyjemy ruchu też i połączymy właśnie ten kryzys słów i rozmów, połączymy z, właśnie w formie teatralnej z tym ruchem. No i tak pracowaliśmy przez tą pierwszą sesję i dawaliśmy też różne wątki, zbieraliśmy ich od aktorów, żeby zrozumieć, co ich dręczy, co ich interesuje, co, w czym oni też czują jakąś swoją, jakieś takie miejsca, które ich są niepokojące dla nich może w tym czasie. I jakoś nieoczekiwanie dla siebie w jakiś z prób wpadliśmy w taką improwizację bardzo komediową i zabawną, w której zaczęliśmy rozkręcać taki detektywny plot, taką detektywną historię. I wtedy zrozumieliśmy, że taki format takiego detektywu, który jest na granicy pomiędzy detektywem a takim komediowym detektywem, może być fajnym wyjściem na to, żeby w tej formie to zrobić. Żeby nie robić jakiegoś spektaklu, który jest bardzo trudny w swojej formie, który jest ciemny, taki ciężki, a żeby wejść w ten trudny temat i w taki nie do końca określony temat z takiego bardzo prostego, z takiej bardzo prostej formy i takiego gatunku teatralnego jak detektyw. I potem po takim wstępnej pracy przez miesiąc tutaj z aktorami, aktorkami zebraliśmy dużo też ich opowiedzi, ich różnych ich refleksji, naszych wspólnych rozmów. I potem przez miesiąc wróciłam do Lwowa i przez miesiąc pracowałam nad tekstem. I już w oparciu na ich improwizacje, na nasze rozmowy pisałam tekst. I tak może mniej więcej 90% tekstu już mieliśmy na zaczynając drugą sesję prób. I teraz, jak już pracujemy, zbliżamy się do tej premiery, która odbędzie się 23 czerwca, to też zmieniamy jeszcze te teksty i jeszcze dopisujemy finał tego spektaklu. Tak, ale mamy taką bazę, już mamy gotową. To bardzo ciekawe, co opowiadasz. Też faktycznie tych spektakli o wojnie jest bardzo dużo, poruszających temat wojny obecnie, prawda? I myślę, że nie tylko tworzonych przez osoby z Ukrainy, ale też w Polsce, przez polskich reżyserów, polskie reżyserki. Myślę, że ja się też spotkałam z kilkoma tytułami. A czy to jest twój pierwszy spektakl, który porusza temat wojny, czy temat jakby braku pokoju, no bo jakby to się wszystko kręci dookoła tematu wojny, prawda? Tak, to już nie pierwszy i to jest już mój czwarty spektakl, który przez ostatni rok zrobiłam wspólnie z koleżankami, kolegami o wojnie. I myślę, że na jakiś dłuższy czas to będzie już mój ostatni spektakl o wojnie. Chociaż w tym wypadku tutaj to nie jest tak o wojnie, czyli nie jest to opowieść o wojnie w Ukrainie, tylko to jest opowieść z innej strony, jakby o sytuacji, o tej perspektywie. Tak, też to właśnie słyszę. Znaczy jakby kontekst pewnie też wynika jakby z tematu wojennego. Ten temat, tak mi się wydaje, czy dobrze rozumiem, tak. Ale też faktycznie nie jest jakoś bezpośrednio opowieścią o wojnie, prawda?
Tak, i wcześniej, bo wcześniej pracowałam pierwszym takim spektaklem o wojnie teraz, przy którym współpracowałam, był akurat spektakl Niny Chyżnej, z którą teraz też współpracuję przy tym spektaklu. To był spektakl stworzony w Lwowie, w takim niezależnym teatrze Warta. I to jest właśnie teatr, który powstał w Lwowie w marcu 2022 roku i był założony przez osoby, które przyjechali do Lwowa z powodu wojny. I z takim głównym założycielem tego teatru jest Artem Wusyk, reżyser i aktor z Charkowa. I Nina robiła w tym teatrze spektakl, który nazywa się Luty. I to właśnie w 2002 jesienią razem pracowaliśmy przy tym spektaklu. I to jest taki postdokumentalny spektakl, w którym są zebrane historie wolontariuszy i wolontariuszek z Charkowa, którzy są osobami albo byli związani z sztuką, z kulturą w Charkowie. Jest tam historia poety, menadżerki kultury i tak dalej. Ludzie, którzy jak zaczęła się wojna, całkowicie zmienili, część z nich całkowicie zmieniła swój zawód. Ktoś został żołnierzem, ktoś stał wolontariuszem i zostali w Charkowie, nie wyjechali i ich życie to najbardziej się zmieniło. I właśnie przez ich historię i też perspektywy, historie prywatne aktorów i aktorek na scenie budowaliśmy taki spektakl, który z jednej strony jakoś analizuje nasze doświadczenie i tą ogromną przemianę, której doświadczyliśmy i katastrofę, ale który ma na celu wspierać ludzi i wspierać, w którym siebie wspieramy nawzajem i dajemy sobie takie rozumienie, że damy radę, że tak, jest strasznie, jest ciężko, ale działamy i dlatego damy radę, jakoś to przejdziemy. I jest to taki spektakl, który daje taką wizję na przyszłość, że ta przyszłość będzie przed nami. Będzie i zwyciężymy w tej wojnie i też jak ludzie poradzimy z tym. Musimy, nie mamy innego wyjścia. A gracie ten spektakl dalej? Gramy. To jest tak, że to jest teatr niezależny, więc nie jest to repertuarowy teatr, które są dobre warunki na to, żeby regularnie pokazywać spektakl, ale czas od czasu pokazujemy jego w Lwowie, a ostatnio teraz w maju pokazywaliśmy jego na Teatr Treffen w Berlinie. To było takie nasze pierwsze zaproszenie wyjechać z tym spektaklem za granicę i pokazać go jeszcze gdzieś, a nie w Ukrainie. I wiemy, że też, mam nadzieję, że we wrześniu znowu zagramy we Lwowie. Może między tym jeszcze uda się jeszcze gdzieś. Chociaż to jest takie trudne pytanie organizacji dla takiego teatru niezależnego. Tak, domyślam się. Chyba wszędzie na świecie tak jest. Tak. Teatry niezależne zazwyczaj nie mają wielu okazji, żeby grać. Czujesz, że była różnica w odbiorze spektaklu we Lwowie i w Berlinie na festiwalu? Tak, jest w tym ogromna różnica, nawet tego, jak ja odbierałam spektakl. I chociaż mieliśmy bardzo fajne, dwa razy pokazywaliśmy w Berlinie i były to dwa fajne takie pokazy i mieliśmy nawet standing ovations po spektaklach. I też słyszałam bardzo dobre też opinie od ludzi, którzy przychodzili od publiczności właśnie z Berlina, którzy oglądali, a z innej strony miałam takie poczucie, że jest ogromna różnica i że jak patrzyłam na aktorów w trakcie spektaklu, to miałam takie poczucie, że przed nimi jest jakaś przepaść wielka i że to wszystko leci w taką jakąś ogromną przestrzeń, w której się rozsypuje i rozprasza i że to jest tak ciężko i nie do ogarnięcia po prostu, żeby te słowa zachowali swoją moc i to całe działanie ich energia i obecność taka ludzka i fizyczna, ona jest
totalnie inna jak ta po tej stronie w publiczności, bo jest też wielka, ja bardzo dobrze czuję, bo ja przez cały czas ja mieszkam w Ukrainie i za każdym razem jak wyjeżdżam za granicę, to ja też bardzo fizycznie czuję różnice i widzę różnice nawet w ciałach ludzi, jakie jest inne, że my mamy takie napięcie w ciele i mamy taką inny sposób zachowania się, niewidoczny może, ale że jak widzę też, jestem z kimś z Ukrainy i też widzę tą różnicę, jak jesteśmy w Ukrainie, tego nie zauważamy, bo wszyscy jesteśmy w tej samej kondycji. W jakimś samym też napięciu pewnie. Tak, i w tym napięciu i w takim, że jest jakaś, cały czas czuję, że jest w tym jakaś taka wibracja i ona staje się widoczna, jak się osoba okazuje za granicą i jest bardzo widoczna też na tle innych ludzi, w porównaniu to widzisz, że widzisz po prostu inną rzeczywistość i u nas też w zespole, w tym spektaklu Luty są chłopaki i oni w ogóle niektórzy z nich po raz pierwszy od początku Wielkiej Wojny wyjechali za granicę teraz, dlatego że zakazany jest wyjazd dla mężczyzn i dostawaliśmy dla nich specjalne zezwolenie od ministerstwa, żeby oni mogli wyjechać tylko na te kilka dni na festiwal. No i oni też na to wszystko patrzyli jak na takie, że jakby jesteśmy w jakimś kinie, że to nie jest prawdziwa rzeczywistość, że czuję się w środku jakiegoś obrazka i czuję się bardzo dziwnie z tym. I dlatego jak widziałam, jak już przyszła publiczność, usiadła tam na sali i oni grali na scenie, to widziałam na tyle, że te ludzie są inni po prostu w swoim trybie tego po prostu, jak jest nie u ich ciała. To jest takie dziwne, bardzo dziwne takie moje poczucie o tym. I zawsze jak graliśmy ten spektakl we Lwowie, to zawsze miałam takie poczucie radości, takiej siły po spektaklu, takiego tak. Jednoczenia się i takiego, że no tutaj sobie razem dodaliśmy sobie siły nawzajem, nie, grając ten spektakl. A w Berlinie to miałam takie poczucie bardzo dziwne, że jakby to poszło, ono gdzieś tam poszło do publiczności, ale nie ma takiego, że to idzie, że wydajesz jakąś energię, ona się odbija i wraca do ciebie, powiększona, bo odbija się od tych 100 osób na przykład na sali, a tutaj, że jakby ona poszła i ty nie wiesz, co było dalej z tą energią, co było dalej z tym przekazaniem, z którym oni weszli na scenę. Tak, jakoś wierzę, że kiedy ta energia trafia właśnie w jakąś chyba wspólnotę też ludzi, którzy niosą podobne doświadczenie, że gdzieś to zupełnie inaczej rezonuje niż w miejscu, gdzie wszyscy wrócą do swoich ciepłych domów i do zmartwień po prostu takich codziennych, które ma mnóstwo ludzi na świecie, ale to nie będzie zmartwienie, czy spadnie mi rakieta na głowę i czy jestem bezpieczny, nie? Ja tak i też w ogóle myślę o tym, że jak robimy spektakl o swoim kontekście, to też no zawsze wiemy, na jaką publiczność to robimy. Jak jest to spektakl zrobiony dla publiczności ukraińskiej, to będzie on zrobiony w jeden sposób. A jeśli wiemy, że to jest spektakl robiony dla publiczności zagranicznej, to on będzie troszeczkę w inny sposób też zrobiony i powiedziany, dlatego że niektóre konteksty potrzebują tłumaczenia takiego szerszego kontekstu. I przy tym spektaklu na przykład, to jak go robiliśmy, to robiliśmy go dla ukraińskiej publiczności. Tak. I przygotowując się też do tego wyjazdu do Berlina, to zrobiliśmy tam też korekty, czyli na przykład tłumaczyliśmy niektóre rzeczy, że jak tam odnosimy się do jakichś kontekstów historycznych albo do jakichś postaci z kultury, sztuki, to tutaj musieliśmy to tłumaczyć, jakby dodać tekst, który opowiada, kim jest ta osoba albo o co tutaj chodzi, czego nie potrzebujemy oczywiście w swoim kontekście, ale że nawet no, tego nie dość, że to wymaga też innego tworzenia spektaklu. A graliście spektakl po ukraińsku, rozumiem, tak? W Niemczech? Tak, był w języku ukraińskim z napisami, w języku angielskim. No to ciekawe, co mówisz. Chociaż to taka moja perspektywa, a też słyszałam od publiczności takie
takie rzeczy, że to się odbierało dobrze i że tak, że było jakoś zrozumiałe. No. Czy ty czujesz, że twoja twórczość się zmieniła przez ostatni rok? Czy jakby ostatni rok wpłynął na to, jak tworzysz, jak pracujesz i też z kim pracujesz? Tak, i my ostatnio w gronie takich twórców i twórczyń, z którymi ja jestem jakoś w jednej bańce, to my dużo rozmawiamy o tym, że po tym, jak się zaczęła Wielka Wojna, sztuka teraz wymaga i ta rzeczywistość wymaga nowych narzędzi, jakichś innych narzędzi, innego języka, który by dał radę to jakoś opowiedzieć, opisać. Też stawimy sobie pytania, w jakim celu robimy sztukę, jaką, jakie narzędzia używamy. I na początku, rok temu, to miałam takie w ogóle poczucie, że jak zaczęłam pisać, miałam napisać tekst do dwutygodnika. To było pierwszy raz, kiedy usiadłam za jakieś pisanie, to było w kwietniu. I miałam takie poczucie, że rozsypuje się w ogóle mój język, że przez lata pisałam jako autorka różnych tekstów do różnych media. I nagle, że mając już jakiś swój styl, że już mi jakoś układają się zdania, nagle poczułam, że nie daje rady, że to jakoś nie działa, że to też był tekst o tym, co dzieje się w teatrze ukraińskim w tym momencie, a w tym momencie teatry jeszcze prawie nie pracowali, albo zaczynali pracować, a pracowali prawie wszystkie teatry jako takie centrum pomocy, które to byli miejsca, gdzie zamieszkali ludzie, którzy wyjeżdżali z innych regionów, i albo jak takie huby, wolontariuszy, i w tym momencie miałam takie poczucie, że muszę nauczyć się jakoś na nowo w ogóle, czym jest pisanie, jak mogę kształtować tekst. I potem też w teatrze, jak zaczęli znowu pracować teatry powoli, znowu robić spektakle, nowe spektakle, to powstały te pytania najpierw, jak o tym mówić, nawet jeśli po prostu opisujemy rzeczywistość. Ta pierwsza fala spektakli, ona była bardzo oparta na dokumentalnych historiach, na opowiadaniu tych historii i na takiej emocji gniewu. I były takie spektakle, które byli miejscem, żeby wypowiedzieć ten gniew i tą złość i ten nadmiar emocji, który jest w środku i nie możesz to wszystko z siebie wypuścić. Potem przyszła taka fala, taki czas myślenia o tym, jak my zmieniamy się, co się dzieje z nami. I z jednej strony szukaliśmy jakichś narzędzi, jak to zrobić, czyli jak ta forma ma wyglądać. Czy to może być spektakl, który używa na przykład dużo muzyki, muzycznej? Jeśli muzyczny, to jaki? Czy jeśli to jest spektakl dokumentalny, czy my tam po prostu opowiadamy te historie, czy idziemy dalej i w jakiś sposób przetwarzamy te historie? I na przykład pracując przy spektaklu Lutym, który jest oparty na historie dokumentalne, to właśnie pracowałam z tym tekstem tak, żeby przetworzyć te historie z takiego trybu, który po prostu opowiada coś, przetworzyć to w rzeczywistość artystyczną. Zrobić to troszeczkę literaturą, w jakimś miejscu poezją, żeby złapać, jaki jest taki prywatny tryb mówienia i rytm mówienia osoby, która opowiadała tą historię, jaką jest melodyka i stylistyka jej takiego codziennego języka. Wziąć i tą taką prywatną, ten prywatny sposób mówienia przetworzyć w jakiś styl literacki. Czyli, że na przykład jedna z bohaterek Wasylisa, ona mówi takim bardzo płynną taką mową. Jej zdania tak płyną powoli, takie opisują jak taka proza, piękna taka opisowa proza. A inny z bohaterów, Oleh Kadanow, to on mówi taką bardzo rytmiczną, ma taki język rytmiczny. I na przykład jego teksty przetwarzałam w coś takie,
na podobie białego wiersza i ma taki rytmiczny język, więc szukałam, jak te różne rytmy będą też pracować w różnych częściach tego spektaklu i tego tekstu werbalnego. Potem też pracowaliśmy z Rozą Sarkisian, reżyserką, z kompozytorką Olesią Nykijenko i aktorką Lilią Krywec. I robiliśmy dla polskiego Radio Capital audio spektakl Moje przyjaciele słuchają wojny. I on jest oparty o historiach pięciu naszych przyjacieli, przyjaciółek, którzy mieszkają w Ukrainie i doświadczają wojny. I Roza wymyśliła taki format, że taki koncept, że to będzie spektakl o akustycznym doświadczeniu wojny. Jakie dźwięki nas otaczają i jakie dźwięki są dźwiękami wojny. I nie są to tylko wprost dźwięki wybuchów, czy dźwięki ruchu, na przykład jakiejś techniki wojennej albo czegoś takiego, co jest, czy strzałów, nie tylko, że częścią tych dźwięków wojny dla kogoś są na przykład głosy zwierząt, które błąkają samotne, porzucone na terytoriach okupowanych albo na prefrontowych terytoriach i różne inne dźwięki, nawet cisza albo płacz, i oni budują taką też dramaturgię naszą prywatną, taką dźwiękową, że na przykład dla mnie jednym z dźwięków wojny jest dźwięk, nie wiem jak to się nazywa po polsku, taki ogrzewacz, który grzeje cały budynek. Taki agregat, tak? Taki, który daje prąd całemu budynkowi? Ale nie prąd, a daje, bo ja mam w swoim budynku taki, który stoi w piwnicy i on ogrzewa po prostu budynek. Taki jakby piec taki w kotłowni. No tak, że z niego, że przez gaz on tam grzeje budynek. I on działa tak, że on jak się włącza, to daje taki dźwięk typowy. Jak się wyłącza, gaśnie, to też ma taki dźwięk. I potem cisza. I ja tyle godzin spędziłam w piwnicy podczas alarmów i ostrzałów, że po prostu ten dźwięk już ma bardzo mocną asocjację dla mnie z wojną. I że po prostu zaczął mnie denerwować w jakimś momencie. Bo on się też jak włącza i wyłącza, to jest podobny do dźwięku obrony przeciwpowietrznej. I zawsze siedząc tam czasem godzinami w tej piwnicy, to po prostu słuchałam godzinami ten dźwięk. Bo jak jest na przykład atak rakietowy na miasto, to bardzo czujnie słuchasz. I zazwyczaj siedzisz i masz taki naostrzony słuch, żeby słyszeć, co się dzieje na zewnątrz. I cały czas słyszałam właśnie jesienią, zimą ten dźwięk. I tutaj na przykład znaleźliśmy taki sposób opowiadania też o wojnie, o doświadczeniu ludzi przez to, jak odbierali dźwięki różne, nie bezpośrednio związane też z bezpośrednio z jakimś wojennym działaniem. I to, co powstało, takie pytanie, które powstało przed nami wszystkimi, też jest szereg pytań etycznych, które powstaje, kiedy mówimy o wojnie. Czyli w jaki sposób możemy wykorzystywać doświadczenia innych ludzi? W jaki sposób nie tak opowiadać, żeby nie retraumatyzować? Żeby nie tworzyć triggerów na scenie? Żeby mieć też dystans też dla aktorów i aktorek, żeby oni nie musieli też przechodzić przez jakieś emocjonalne, trudne sytuacje w próbach, a potem w spektaklu. I już zimą współpracowałam we Lwowie w Teatrze Lesi Ukrainki z reżyserką Svetlaną Iliuk i razem robiliśmy spektakl Jutro w ten sam czas. I to był taki dla mnie najbardziej emocjonalny proces twórczy, który dotychczas miałam. I on jest już bardzo mocno i wprost o wojnie. I premiera była w marcu już w tym roku. I to było takie jakieś dla nas, dla mnie osobiście takie podsumowanie tego roku i tych doświadczeń.
I tam właśnie opowiadaliśmy różne perspektywy i stworzyliśmy artystyczną, wymyślone sytuacje oparte na realne. Czyli mamy tam takie typowe sytuacje wolontariuszy i wolontariuszy w wolontariuszkach, ale nie braliśmy historii dokumentalnych, nie braliśmy jakichś prywatnych historii od ludzi. Bazowano to było też częściowo na prywatnych doświadczeniach aktorów i aktorek, bo akurat ten Teatr Lesji Ukrainki, on był i jest mocno zaangażowany w pracę taką wolonterską. I część tych aktorów i aktorek, którzy są w naszym spektaklu, oni w tym momencie też są, bardzo dużo pracują jako wolontariusze i wożą różne rzeczy potrzebne, jeżdżą co poniedziałku do szpitala, gdzie są osoby wojenni i tam im pomagają. I też dużo przeszli przez ten ostatni rok. I że już w tym spektaklu w ogóle zrezygnowaliśmy z tego, że nie będziemy włączać tutaj jakieś prywatne perspektywy innych ludzi. Jeśli coś włączamy, to to nasze własne. Albo też po prostu już przetwarzając to w taką rzeczywistość artystyczną, piszemy to, wymyślamy to, znając jak to się zdarza typowo, ale po prostu spisujemy to już jak sztukę i tworzymy w tym dystans. I wzięliśmy za taką bazę do swojej koncepcji dramat Aristofana, komedia Aristofana Lisistrata. I jest to komedia o wojnie między Spartą a Afinami. I chodzi w tej komedii o tym, że kobieta na imię Lisistrata zdecydowała, że chce skończyć wojnę, że już to za długo trwa i postanowiła, że zbierze kobiet wszystkich i podbije ich na taką awanturę, żeby oni przestali spać ze swoimi mężczyznami, żeby zrezygnowali i w taki sposób wymagali od nich skończenia wojny. Czyli to jest bardzo takie śmieszna, głupia i super taka grecka, wulgarna komedia. I sobie postanowiliśmy, że spojrzymy na tą Lisistratę i wyobrazimy sobie, co by ona robiła, gdyby była teraz w Ukrainie w takich warunkach, czy w ogóle można sobie pomyśleć jakiś taki głupi pomysł i czy my jako grupa teatralna w ogóle możemy pomyśleć sobie o jakiejś takiej komedii o wojnie. Tak. Jeśli teraz w tych warunkach robimy sobie jakiś spektakl o wojnie, to jak my to robimy? Na przykład jak my robimy tą Lisistratę? Więc mamy w tym spektaklu takie dwa poziomy rzeczywistości, że zaczyna się spektakl od tego, że przychodzi po prostu grupa teatralna na próbę. Mhm. I oni przychodzą na próbę, gdzie mają wystawić Lisistratę Aristofana. I biorą ten tekst, tą Lisistratę i nikomu to się nie podoba, bo to w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, że to jakieś głupie, ale coś tam spróbujmy, a może wyobraźmy naszą taką współczesną Lisistratę i wtedy wchodzą każdy i każda z nich, i mężczyźni, i kobiety, wchodzą w rolę Lisistraty i nazywają siebie Lisistratą, czyli taką osobą, albo Lisistrata jest osobą, która chce skończyć wojnę. Ona chce po prostu skończyć wojnę. Co oni, ludzie, którzy chcą też skończyć wojnę, co oni robią, żeby to zrobić, żeby skończyć wojnę? W jaki sposób oni pomagają? I okazuje się, że oni robią bardzo takie praktyczne rzeczy, że idą na dworzec pomagać uchodźcom, uchodźczyniom, że jadą na terytorium blisko linii frontu, żeby ewakuować ludzi i tak dalej. I bawią się też jako aktorzy w to, no, co się wydarza w takiej naszej rzeczywistości z tą Lisistratą. I dlatego na przykład w tym spektaklu, żeby aktorzy i aktorki mieli dystans i mieli taką strefę bezpieczeństwa jako artyści i artystki, to właśnie wymyśliliśmy tą formę, że nie grają w siebie, tylko tą Lisistratę. Mm. A kiedy są sobą, to są po prostu aktorami i aktorkami, które odgrywają. I że wszystko, co się dzieje na scenie, to wszystko jest wymyślone i wszystko jest nie naprawdę, bo przecież teatr to jest fikcja i wszystko, co dzieje się na scenie, to jest fikcja. A jednocześnie to ma taki dziwny efekt, że z jednej strony to wszystko wymyślone i nie naprawdę i gramy to, ale to jest bardzo o nas i bardzo o tej rzeczywistości, praktycznie naszej rzeczywistości. I że w tym teatrze tyle się działo, akurat w tym budynku, gdzie teraz jesteśmy, że tutaj
tyle ludzi mieszkało, których przyjmowaliśmy, że cała scena mała tego teatru była po prostu magazynem pomocy humanitarnej i była zasypana pomocą humanitarną i oni to wszystko tam rozkładali i odprawiali stąd w różne miasta, w różne wioski w Ukrainie, że nie da się udać, że to po prostu wymyślona przestrzeń, jakaś wymyślona historia, ale to, że w to bawimy się, że to jest po prostu wymyślone coś, daje nam taki dystans, że możemy o tym mówić, że to pomaga nam spojrzeć na tą sytuację z zewnątrz troszeczkę. A teraz chciałam Cię namówić jeszcze, żebyśmy spojrzały trochę w przeszłość. O czym były Twoje spektakle czy praca artystyczna przed lutym 2022 roku? Jakie to były tematy, które Cię interesowały? No na przykład też Rozą robiliśmy spektakl o demokracji. To był taki to, co zrobiliśmy przed wojną, o takim, to nazywał się ten spektakl Demo Inspiracje w ramach projektu Brand Demokracja. Robiliśmy go razem z Rozą i razem z dramaturżką Joanną Wichowską i we Lwowie. I na przykład tam chodziło o to, że podważamy demokrację jak taką jedyną najlepszą, jak jedyny najlepszy model polityczny. I właśnie pytaliśmy siebie, czy są jakieś alternatywy, czy nie jest demokracja zbyt takim systemem, który jest zbyt wolny, który nie działa, nie może działać szybko, który nie jest jednak dla wszystkich, że zawsze są tam uprzywilejowane osoby, który wymaga dużo czasu, dużo pieniędzy i tak dalej. I próbowaliśmy spojrzeć, jakie inne systemy ignorujemy, jakie inne możliwości współistnienia ludzi w społeczeństwach są możliwe. Czy możemy, też opieraliśmy się na przykład na Bruno Latoura, który w jednym ze swoich tekstów jakby też pisze o tym, że ten kapitalizm, który jest bardzo też związany z demokracją też, że on ma taki skutek psychologiczny bardzo trudny, że nie możemy sobie wyobrazić jakichś innych modelów życia, innych modelów współistnienia. I próbowaliśmy w tym momencie w teatrze sobie wyobrazić, że można, może można jakoś inaczej. I że takie, nie wiem, nawet treningi, takie ćwiczenia, które dokonujemy w sztuce, w których pozwalamy sobie pomyśleć inaczej, że one są nam potrzebne po to, żeby nie zamykać się w tych systemach i w tych istniejących dyskursach, które dominują. Że musimy być otwarte na to, żeby chociażby mieć możliwość wyobrazić sobie coś innego, bo jeśli nie możemy nawet wyobrazić i pomyśleć sobie jakiegoś innego układu, innego trybu życia, to jak możemy coś zmienić na lepsze, coś, z czym się nie godzimy? Najpierw musimy jakoś sobie wyobrazić coś i z tego zaczynać. I że jeśli zaczynamy, jeśli mówimy, zmieniamy sposób narracji, a potem zmieniamy dyskurs, to powoli zmienia rzeczywistość, że tak to działa. No chociaż teraz też mam z tym problem i z tym wyobrażaniem lepszej przyszłości i praktykowaniem tej radykalnej wyobraźni jak takiego narzędzia i takiego nurtu też w kulturze i w teorii współczesnej, bo tylko dlatego, w jakiej sytuacji jestem ja i mój kraj, czyli że nie mogę w tym momencie uruchomić w siebie tą pozytywną, radykalną wyobraźnię o przyszłości, bo wiem, że jeszcze przede mną jest proces uświadomienia sobie tragedii i skali ruinacji, ruiny, która jest przed nami. Że my ciągle jesteśmy w takim trybie działania i siły i staramy się to w sobie podtrzymywać, żeby każdego dnia działać i w tej wojnie walczyć w różne sposoby i każdy na swoim miejscu też. Ale przyjdzie moment, bo my sobie jeszcze tak, przynajmniej ja sobie jeszcze nie pozwalam tak do końca uświadomić skalę tego, jak dużo mamy strat, ile śmierci już się wydarzyło, jak przecierpiała ziemia, po prostu jakie ogromne terytorium kraju jest
zburzony, zaminowany, że to jest największe minne pole w całym świecie teraz. I że nawet kiedy zwyciężymy i skończy się wojna, to okażemy się w miejscu bardzo złym, w takiej sytuacji ruiny, bólu i takiego, takiej przestrzeni, gdzie zaczniemy przetwarzać to doświadczenie. I nie będzie to łatwe. I że jakby nie mogę przeskoczyć przez to, że przede mną jest jeszcze ta pustka, jest ten ogrom ruiny, że ja najpierw muszę sobie pomyśleć i wyobrazić te najgorsze scenariusze przyszłości, że moja radykalna wyobraźnia jakby nie może tego przeskoczyć i najpierw musi dotknąć tego, co tam naprawdę jest, tej ruiny. I potem zobaczymy. I potem zobaczę, czy po tym wejściu w tą strefę ruiny, czy moja wyobraźnia da radę pójść dalej. Nie wiem, nie jestem pewna. A myślisz, Luba, że też wyobraźnia pomaga nam oswajać to, co właśnie jest jakby to, czego się też boimy zobaczyć, to jakby nie w kontekście fantazji i wyobrażania sobie innej rzeczywistości, nawet czasami utopijnej, tylko czy wyobraźnia też, czy rolą wyobraźni nie jest też przyzwyczajanie nas i przygotowywanie nas na to najgorsze, czy na to gorsze, czy na to trudne. Tutaj tak, zgadzam się i też to badam na sobie i to tak działa, że ja na przykład przeszłam już taką fazę, kiedy przyjęłam to i tak na bardzo na spokojnie, że moje życie nie będzie nigdy życiem takim komfortowym i życiem takim, jakim sobie jego wyobrażała i chciała wcześniej, bo my na przykład jako kraj dużo przeszliśmy przez nasze działania bardzo praktyczne, takie przez rewolucje, żeby zmienić ten kraj ku lepszemu. Bo przeszliśmy lata 90. bardzo trudne. Potem chcieliśmy cały czas, żeby Ukraina była lepszym krajem, żeby ona dążyła do tych wartości europejskich. Tak sobie to określaliśmy, te wartości europejskie. Żeby to był kraj, w którym szanują prawa człowieka. I to nie było tak, że ten projekt lepszego kraju był stworzony przez władzę. Tak nigdy nie było. Przez cały czas mieliśmy jakąś niedobrą władzę i przez cały czas aktywni ludzie, młodzi ludzie, nie tylko, którzy chcieli po prostu żyć w lepszym kraju, a jednocześnie nie wyjeżdżać, tylko żeby ten kraj został lepszy, wkładaliśmy w to bardzo dużo energii, siły, pracy, swojego resursu. Naprawdę jest ogromna zmiana tego, jak pamiętam Ukrainę w 90., jak było przed rewolucją godności i jakim krajem stała Ukraina, tuż przed wielką wojną. To jest ogromna różnica i to naprawdę poszło na o wiele lepsze i ten poziom życia stał lepszy. I okazaliśmy w sytuacji z wielką wojną, po której tak już nie będzie, czyli był jakiś progres, który jest przecięty i już nie będzie tak, że musimy teraz, bo jak skończy się wojna, zaczynać jakby od zera i znowu to wszystko budować. Więc sobie bardzo świadomo przyjęłam to, że to nie będzie pozycja, to będzie wielki kryzys ekonomiczny i będzie to bardzo trudno i będzie wielka depresja. I uświadomiłam sobie, że ja w tym wszystkim będę żyła i będzie, jakby moje całe życie będzie związane z tą wojną. I nie ma, i nawet jeśli ona się skończy albo wcześniej, albo później, to jej skutki i to, co ona zostawi, będą ze mną na zawsze. I będę musiała sobie jakoś z tym radzić i my razem będziemy musieli z tym radzić, odbudowywać, odnawiać, znowu budować te instytuty na nowo, jakieś międzyludzkie te rzeczy od nowa. I to, że po prostu sobie to wyobraziłam, pomyślałam, jak to będzie i jakieś takie też najgorsze scenariusze tego, w jakiej sytuacji będzie kraj, to jakoś w takim spokoju weszłam w to. Teraz jestem z tą myślą, bo ja w ogóle nie wyobrażam sobie, żebym ja wyjechała z Ukrainy i tam nie mieszkałam, byłam gdzie indziej. To jest moja ziemia, do której mam prawo. To jest jedne miejsce na ziemi, w którym ja nie mam
udowadniać i usprawiedliwiać swoje prawo na życie. Nie muszę kogoś prosić o pozwolenie tam być. To jest moje miejsce. Nie wyobrażam sobie, żebym jego straciła. Więc jakim by ono nie było, jakim by nie był mój kraj, sytuacja w nim, nie zostawię go. A to znaczy, że no, przejdę tą biedę i przejdę to takie... No, jeszcze bardzo ciemne strony historii są przed nami. I tak jak mówisz, tak, że ta wyobraźnia, ona pomaga i przygotowuje. Czyli ja wiem, że jakieś... to jest coś, że ja mam nadzieję, że ludzi też z... którzy jakąś budują te jakieś takie międzynarodowe takie dyskursy piękne, teoretyczne. Ja mam nadzieję, że oni sobie też to uświadamiają i są na to gotowi, że jeśli naprawdę chcesz zmienić jakąś perspektywę, z którą nie godzisz się, jakąś gorszą perspektywę na lepszą, to musisz być przygotowany, przygotowana na to, żeby zrezygnować albo utracić niektóre swoje przywileje. Nie ma tak, że ty wchodzisz coś zmieniać, o coś walczyć, coś bronić, ale zostajesz przy tym wszystkim komforcie, który masz. Niestety tak to nie działa. Jeśli nie jesteś gotowy albo gotowa, to, no, to nie wiem, czego kosztują twoje słowa i twoje piękne teorie. Bo my mamy takie, ja mam taką też krytyczną perspektywę też do takiej utopii, takiej bardzo... drogo sprzedawanej perspektywy teoretycznej zachodniej, która jakby uczy kraje trzeciego świata, jak jest lepiej, do czemu mamy dążyć, jak mamy się rozwijać, że zawsze jesteśmy gorsi, że nasza wiedza no nie jest do końca mądrą wiedzą, bo nie jest wykształtowaną przez te wszystkie super uniwersytety. Ale często taka wiedza i taka narracja i osoby, które tworzą te w swoich komfortowych gabinetach w uniwersytetach, którzy tworzą te perspektywy, w momentach kryzysu nie są, jakby co wartują ich słowa, jak oni nie są gotowi do działania, jeśli oni nie są gotowi, że te zmiany, do których oni zachęcają, na przykład te gorsze kraje, albo te gorsze, mniej uprywilejowane społeczeństwa, że oni nie są gotowi zmienić swoją sytuację życiową. Bo nie jest tak, że wszyscy są w najlepszych pozycjach. Tak, a inni jakoś wygrzebają. Tak. Jeśli naprawdę chcesz pomóc, no to czasem to wymaga od ciebie troszeczkę więcej. Tak. Czy mam takie pytanie do ciebie, bo powiedziałaś, że to najprawdopodobniej będzie jeden z ostatnich projektów, czy ostatni projekt na chwilę obecną, który gdzieś dotyka tematów wojennych. Jakie tematy cię interesują? Jakby w jaką stronę chcesz teraz zmierzać twórczo? Na przykład chcę zrobić... To jest bardzo taki jeszcze na poziomie pomysłu i w ogóle nie wyobrażam, kiedy i z kim bym to zrobiła, ale zrobiłabym spektakl, bardzo taką fikcyjną historię, wymyśloną, gdzie wydarzenia dzieją się w ogóle w wymyślonym świecie. Nie będę opowiadać o tym za dużo, ale żeby stworzyć taką totalnie fikcyjną rzeczywistość. I pójść w tworzenie, bo wcześniej zazwyczaj robiłam taką sztukę krytyczną, polityczną, która jest bardzo oparta na takie performatywne istnienie performerów w tej przestrzeni, na takie wypowiedzi prywatne, bardzo oparte na przekonania, też na przekonania też polityczne osób, które tam w tym uczestniczą. A teraz mam takie poczucie, że chcę po prostu wejść w taką totalnie fikcyjną historię i w niej może w takiej, przez tą fikcję kształtować sobie jakieś jakąś taką wizję też najgorszą, może nie najgorszą, ale jakąś taką melancholijną wizję po jakiejś katastrofie, która może nie będzie nawet jakoś nazwana i określona. Coś takie chciałabym wejść. Ale też mam już zaplanowaną współpracę z
aktorką i reżyserką Oksaną Czerkaszyną. I Oksana jest z Charkowa, ale przez ostatnie lata mieszka w Warszawie i pracuje w Teatrze Powszechnym. I wspólnie w Jam Factory Art Centrum, we współpracy z Teatrem Powszechnym będziemy robili spektakl, który ma roboczą na razie nazwę, ale może ją zostawimy, Lekcje Muzyki. I to będzie spektakl, w którym Oksana będzie go reżyserowała i będą występowali w nim Oksana i jej mama wspólnie. I to jest taka historia oparta na ich prywatnym, takiej historii ich jak córki i matki i tego, jak Oksana jako dziecko uczyła się muzyki. I tak, jak ona uczyła się grać na pianinie i że to może było takie też z... że to może szło od jej matki, to zachęcanie do muzyki i właśnie tam będziemy badać właśnie te relacje między córką a matką i co się dzieje. A Oksany ma nie, ma właśnie też Oksany aktorką, mama nie jest aktorką i nie jest związana ze sztuką i to też jest ciekawe, że ona jakby zachęcała Oksanę do sztuki, ale sama nie była artystką. Ale że akurat w tym spektaklu wyjdzie na scenę i mam nadzieję będzie też realizować swój potencjał artystyczny, który nie był realizowany wcześniej. Bardzo ciekawe, zawsze są dla mnie bardzo interesujące te projekty, które gdzieś wychodzą poza ramy takiego tradycyjnego teatru. Jeszcze mam jedno pytanie, Liuba, do ciebie, które przyszło mi do głowy, kiedy opowiadałaś. Ty tworzysz teksty tylko na scenie, jakby pracując jako dramaturżka, czy też jesteś dramatopisarką i piszesz dramaty? Zawsze pracuję jako dramaturżka z ludźmi przy konkretnym spektaklu właśnie. Czyli nie piszesz po prostu dramatów, które są jakby skończonym tworem i potem ktoś bierze nie, i je wystawia. Tak nie, jeszcze tak nie pracowałam i jakoś nie mam na razie do tego interesu, bo bardzo mnie też inspiruje też współpraca z ludźmi i to, z jakiej perspektywy mówią ludzie, którzy są na scenie. Bo też pracowaliśmy na przykład też, jak z Rozą robiliśmy ten o demokracji spektakl, to było to coś nie do końca jak taki teatralny spektakl. Brali w tym udział różni ludzie, nie tylko zawodowi aktorzy. Był jeden aktor, jedna osoba performatywna, performerka, reżyserka. Była pani, która w ogóle nie jest związana z teatrem ani ze sztuką. Coś tam próbowała w amatorskim teatrze, dla teatrze trzeciego wieku, ale bardzo różne takie ludzie, którzy po prostu mają jakąś swoją perspektywę na ten temat i chcieli się wypowiedzieć. I to dla mnie zawsze jest bardzo ciekawe i ważne. Nie zależy, czy to są ludzie, którzy są zawodowi aktorzy, to z jakiego punktu oni mówią na scenie, albo jeśli to nie są aktorzy i aktorki, to też jakby ich perspektywa, albo też pracowaliśmy kiedyś z Rozą z nastolatkami ze wsi w obwodzie lwowskim, z dziećmi, z takiej małej, małej wioski. To są dzieci, którzy nigdy nie byli na przykład w kinie albo w teatrze w ogóle. I z nimi robiliśmy taki projekt performatywny o tym, co jest czym jest wybór, jak temat był nasz wybór. I to właśnie są dzieciaki, którzy nie mieli żadnego kontaktu ze sztuką. Część projektu robiliśmy u nich w ich wiosce Czernycia, a część w Lwowie i zaprosiliśmy ich do Lwowa i po raz pierwszy oni poszli tam do teatru. Oh, wow. No i to też takie bardzo ciekawe. Podobało im się? Tak, i to byli najwdzięczniejsi widzowie w ogóle, których widziałam. Oni poszli do teatru dla dzieci i młodzieży. Nie oglądali tam jakiś typowy spektakl, który nie uważam za jakiś super dobry spektakl, ale byli tak w to zaangażowani, wciągnięci, po prostu tacy, bo oni też, też bardzo ciekawe też było zobaczyć, jak to obserwują dzieci, którzy mają bardzo mały dostęp do sztuki, do kultury, jakie oni są ciekawi wszystkiego, że oni na przykład
nie oglądali jakichś takich kin, które są bardzo popularne i typowe, jak chcieliśmy im tam pokazać jakiś referenc na coś z filmu Hobbit. Tak, Hobbit. To oni po prostu nie znali tego filmu, bo że oni mają inny kontekst kulturowy, w którym żyją i są bardziej otwarci do takich prostych form sztuki też i nie są tacy rozbawieni też mnóstwem obrazków, informacji medijnej, która otacza ludzi w wielkim mieście. Że nie ma dookoła tyle tej reklamy, tych obrazków, tych kolorów i tych różnych kształtów. I oni mają inną perspektywę, jak zobaczyłam wtedy, że nie potrzebują tak, żeby ich bawili tak mocno, żeby dla nich wymyślali jakieś ekstra nowoczesne rzeczy, że mogą się skupić na takim storytellingu dość prostym i z tego czerpać dla siebie coś ciekawe. Luba, bardzo Ci dziękuję. Ja za każdym razem mam takie poczucie przy każdej z tych rozmów, że w zasadzie po godzinie te rozmowy dopiero się zaczynają i że super byłoby porozmawiać dłużej, ale nie mamy takich mocy przerobowych. Ale bardzo Ci dziękuję, bo za Twoją otwartość i za to, że się podzieliłaś i opowiedziałaś tak wiele rzeczy. To jest bardzo dużo fajnych, ciekawych wątków, które z chęcią bym rozwinęła któregoś dnia. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za taką ciekawe pytanie, ciekawą rozmowę i w ogóle interes do tego, co robią twórcy i twórczynie w Ukrainie. Dzięki wielkie. Vielen Dank fürs Zuhören. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o projekcie i artystkach, z którymi rozmawiamy, sprawdźcie nasz profil na Instagramie. Link do profilu znajdziecie w opisie. Wenn ihr mehr über das Projekt und die Künstlerin erfahren wollt, checkt gern unseren Instagram-Kanal aus. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Der Podcast ist Teil des Projekts Kilka Tjevcin i Teatre, organisiert durch die On-Off Association und dem Hotel Continental Art Space in Exile. Podcast powstaje jako część projektu Kilka Dziewczyn i Teatr, organizowanego przez Stowarzyszenie On-Off we współpracy z Hotel Continental Art Space in Exile. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Gefördert wurde Backstage außerdem durch die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und kofinanziert vom Auswärtigen Amt. Vielen Dank für die Unterstützung und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dzięki za wysłuchanie i do następnego razu. Vielen Dank. Dzięki.